Dzień dobry kochani, nazywam się Agata, mieszkam od lat w Mrowie. Poznałam Jezusa rok temu, kiedy usiłowałam Go właściwie szukać, bo byłam zdesperowana. Dwa lata temu usłyszałam, że jestem bezpłodna i możecie sobie wyobrazić tylko, albo jeżeli ktoś z Was kiedyś to usłyszał, wie, jakie to jest ciężkie dla kobiety, która pragnie założyć rodzinę, która pragnie mieć wiele dzieci, usłyszeć nagle od lekarza, że jest bezpłodna i że nie może mieć tych dzieci. Podejmowałam oczywiście leczenie u lekarzy, żadne tabletki na mnie nie działały, nie miesiączkowałam, nie miałam żadnych znaków kobiecych, które wskazują na to, żeby założyć kiedyś rodzinę. Ale wierzyłam w jedno, że Bóg jest dobry i że nie zasługuję na to, bo nic nikomu nigdy nie zrobiłam, żeby mnie tak pokarał. Mimo tego, że religia w kościele katolickim słyszałam nieraz, że każdy z nas ma nosić swój krzyż. Jest to największa bzdura, jaką kiedykolwiek usłyszałam, ale ja w to uwierzyłam, że każdy z nas ma nosić swój krzyż i ja uwierzyłam, że tym krzyżem jest to dla mnie, że nie mam mieć tych dzieci. I szukałam Boga. Wierzyłam mimo wszystko w sercu, że jest On dobry. Szukałam i znalazłam. Ktoś kiedyś zwiastował mi Słowo Boże i my teraz tutaj jesteśmy po to, żeby też przekazać Wam to Słowo Boże. Bóg jest dobry i Bóg 2000 lat temu umarł na krzyżu po to, żebyśmy my byli uzdrowieni, żebyśmy byli uratowani, żebyśmy byli uchronieni przed śmiercią. Ja teraz wiem dzisiaj, że idę do nieba. Wiem o tym, że jestem uzdrowiona. Jestem w 5. miesiącu ciąży i żadna choroba nade mną panować nie będzie. Wiem, że będę miała dużą rodzinę, mam wspaniałego męża i mam wszelkie błogosławieństwa od Boga. Dzisiaj nie boję się niczego. Jestem tutaj, chociaż jeszcze rok temu bym w życiu nie pomyślała, że będę stała z mikrofonem na targu w tym Mrowie. To jestem tutaj mimo wszystko i chcę Wam powiedzieć, że Wy też możecie być uratowani, jeżeli tylko przyjmiecie Jezusa do swojego życia. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry po prostu. Amen.